Cześć Ksanty, tu Adrian z Opoczna, pozdrawiam wszystkich Fogowiczów. W moim arsenale gitar posiadam kilka gitar. Jest to gitara pierwsza od prawej, to jest Defil HS21. Mam też Skyoya, to jest mojego syna, model MD1C przez łamane BL, przez BLK. Jest też diamant bas Jolana, gitara jest 79 roku. Mamy też jest Defil Julia z 60 roku, Julia 2. No i mam jeszcze Morrisonka, model MGW 305 łamany przez BK. No i oczywiście nasza gwiazda, gitara Samik Ultramatic, model UM, model UM 1 BK. Gitara prawdopodobnie z mahoniu zrobiona jest. Ma wklejany gryf. Wszystko jest tutaj w porządeczku. Ma wklejany gryf. Palisandrowa podstrunica, tak jak tutaj widać. W czarnym kolorku. Biały binding, już z racji lat trochę podżuk, ale gitara ma prawdopodobnie, odkupiłem ją od kolegi, gitara ma 7 lat. Dwa razy humbucker, design chyba od Seymoura. Stały mostek Tunematic, regulowany. Dwa pokrętła volume i tone, trzypozycyjny przełącznik. No cóż, mogę więcej o niej opowiedzieć. Gitara w moich rękach od jakichś, nie wiem, 2 lat. Jest wyregulowana pode mnie. Struny chyba 1046 założone. Gram też w dropach różnych, to tak, no jest wyregulowana, jest pode mnie. Zresztą wszystkie regulacje to dzięki filmikom Ksantypa nauczyłem się i menzury ustawiać, i krzywizny gryfu, i wszystko. To nie jest wcale takie trudne, jak tylko trzeba trochę poświęcić czasu na to i ten. Ale ogólnie gitarka jest super, jestem z niej zadowolony. Cóż, zagrała już nawet dwa takie nieduże występy, no koncerty można powiedzieć. I powiem, że gość od nagłośnienia akustyk, no był zachwycony tą gitarą. Po prostu jak, no ja jestem w szoku. Jak na tą cenę i na tą skalę gitar, to gitary są no rewelacyjne. Jak dla mnie, to spokojnie na początek, ale nawet dla profesjonalistów to spokojnie polecam. Podejrzewam, że jakbym ją trochę stuningował, to by była bajeczka. Także naprawdę super gitara. Growerowskie, jeszcze nie powiedziałem growerowskie, bo growerowskie klucze. Made in Indonesia. No super, trzyma strój, naprawdę nic tu się nie dzieje. Oprócz tego, że ma jedynym mankamentem, nie wiem czy to poprzedni właściciel, jest tutaj brak tej masy perłowej, kawałek, nie wiem czy to jest fabrycznie, czy to tu ktoś, coś mu się tu wydarzyło, czy nie wiem, może nawet tego nie zauważyłem, szczerze powiem, jak ją kupowałem, tylko dopiero. Ale to nie wpływa na żadne brzmienie, no progi są w porządku, nic tam się nie haczy o palce, nic się tam nie dzieje, także gitarka super, a to polecam, jeszcze raz polecam, także spokojnie, w ciemno można brać, niedocenianie gitary. Mam jeszcze w planach Samika jakiegoś kupić, bo jestem zachwycony, elektroakustyka najlepiej i coś ala, nie wiem, Stratocaster, Les Paul, coś w tym stylu. Na pewno niedługo sobie kolekcję powiększę, także polecam wszystkim. No i co? No i pozdrawiam cię Ksantyp i do zobaczenia.